Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO z widzami. Dzisiaj postaram się zrobić dla was coś nietypowego. Otóż za chwilę wybiorę sobie jednego widza i zaproponuję mu, żebyśmy pograli trochę nie fair. Czyli ja będę miał załóżmy 10 HP, a on będzie miał 100. Rangi będą też zbliżone, czyli teoretycznie powinienem przegrać. Ale tak jak mówiłem, będzie to taki trochę nietypowy odcinek, dlatego sobie wgram Warhacka, oczywiście tego serwerowego. Także co, to w sumie tyle co chciałem powiedzieć i w tym momencie zapraszam was do oglądania. Pono. Zrobimy coś takiego, że na przykład ja będę miał, bo ja bym chciał sobie zrobić taki teścik dla siebie, że ja będę miał 10 HP, a ty będziesz miał 100. I najwyżej to przegram tam 16-0 czy coś takiego. Cześć wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO z widzami. Dzisiaj ze mną jest widz, na pewno nie zgadliście, ale jest dzisiaj ze mną widz. Dzień dobry. No siema, siema. I słuchajcie, dzisiaj gramy coś takiego, że ja mam 10 HP, mój widz, widz po prostu ma 100 HP i zobaczymy jak to wyjdzie. No, to jest tylko jedno ułatwienie. I co, na starcie masz powiedzieć, ile ma być łapę w górę pod tym filmem, a my już będziemy tutaj restartować. Niech będzie 2,5 koła, będzie spoko. 2,5 tysiąca, no kurde, nieźle, nieźle. W ogóle jak zobaczyli, jak widzicie, kupiłem sobie właśnie kosę przed chwileczką. No, także będzie normalnie już teraz streamki i w ogóle odcinki będą już na poziomie, bo jest kosa, to wiadomo, skilla ona dodaje. No i powiedz sobie, gdzie sobie tam idziesz. Idę sobie, nie wiem, konektor sobie, pójdę. O! O kurde! Aż mi sypnął, nie wiem, z... Dostałeś heada? Dostałem, do 40. O kurde, aż mi oczy zaczęły łzawić, nie? A ja się tak, wiesz, będę wychylał na piksel, bo 10 HP to tak... O! Same heady. A właśnie, powiedz jaką masz rangę. O kurde. Silvera. Silvera? Za chwilę sprawdzimy jaką to masz rangę. To standardowo wiesz, że możesz się przedstawić, żebym wiedział gdzie tam wynająć złodzieja i tak dalej, tam numer domu, karty kredytowej, wiesz, standardowo. Tak, numer domu, po prostu miasto i tak dalej. No, a właśnie komendy zapomniałem, ale już mam. Dobra, to dawaj, imię, nazwisko, wiesz. Tak. Coś o sobie. Ma taką ksywę. Kurde, gdzie ty jesteś? A coś z siebie na górze słyszy? Właśnie nie wiem, widzę się tam w tym miejscu. O kurde, ty mnie tutaj z góry widzisz, to tak troszeczkę słabo. Co? Właśnie, tutaj też zapomniałem skorzystać z tych tajnych przejść. A no właśnie, to tak przejść. No, bo ja wiesz, jak ja nagrywam, to tylko myślę co powiedzieć, nie? O niczym innym już nie myślę, nie? Nie, tam coś nagrywałem, to też nie myślałem. A właśnie, bo ty masz kanał na YouTubie, zapomniałem powiedzieć. To czekaj, to teraz możesz się wypromować, masz takie swoje 5 minut, jak to się mówi. Ja tam promować, mam filmu na YouTubie, a kanał mam promować. Nie, no wiesz, ale generalnie strasznie słabo cię trochę słychać. Nie, no wiesz, to nie, no góry to jest... Ten góry, to w laptopach to mikro, to jest dramat. No. Zawsze lepsze. Ale na głośnika grasz, tak? Nie. Kurde, ja się ciebie boję, ja tu patrzę normalnie ze wszystkich stron. Jedyne przejście jakie pamiętam to te sety, nie? Dobra, 5 HP. Dobra, także witam wszystkich po forach. Teraz już będę grał na serio. A właśnie, bo ty nagrywałeś i powiedz, czy, nie wiem, dostrzegłeś jakieś takie zmiany w sobie, jak zacząłeś nagrywać? Nie wiem, że... Na pewno głos, na pewno. Zdecydowanie, nieporównywalnie. Ja sobie kupiłem digielka, teraz digielka to tak dużo ćwiczę. Bardzo. O kurde, kogoś tu wiedziałem. Jest, pierwsza runda. 2 HP miałeś, spoko. No w sumie tak, bo obiłeś mnie tylko tym granatem i od początku. A powiedz, dobry jest ten twój laptop, bo... Tak jak grasz w nim w CS-a, to w sumie taki... Asus ROG Strix GL523. O kurde, jaki chiński. A ile masz FPS-ów? Kurde, znowu mnie obiłeś. Czekaj, komendę sobie wpiszę. Wpiszę sobie... Nie wiem, z 200-250. O kurde! A w ogóle gdzie mieszkasz? Tak województwo? Jakbyś wchodził? Mazowieckie. Aha. Byłem kiedyś tam, byłem. A, w stolicy mieszkasz, czy w jakimś... No. Tak, w Warszawie? No ile, no, zobaczymy. O kurde. Tam się wziął, kurde, szorfa. O kurde, ale siadło. Ale patrzę, że też masz skin. Ile wydałeś na skiny, no przyznaj się. 30 zł, nie 20, bo w sumie tyle. To najniższa stawka na skiny. Tyle to jest pewnie warte twój ekwipunek, ale wydałeś to pewnie jeszcze tak z 2-0 trzeba dołożyć. Nie, bez przesady. To wyglądało tak, że kupiłem sobie Sirex, tego sobie sprzedałem po prostu. I 2-0 wyszedłem z tego. Albo delikatnie. O kurde. O kurde, to już się właśnie rozgrzałem, ale teraz spokojnie, teraz tą rundę na pewno wygrasz, bo ja kupiłem awupkę, także... O nie,
Znaczy nie, wiesz, ja jakbyś oglądał moje lewiki, to ja za wupki do taki KNS to tak średnio, nie? Podniosłeś to na czwórkę, czy nie? Nie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, prawidłowo. Kurde, właśnie, trzeba chodzić z tymi przejściami tajemniczymi, bo tu jest tyle tych takich tajemniczych przejść, że to głowa mała normalnie. Ja się kurde na beton. Normalnie taką mam skrytkę. A, na górze się Nie na górze właśnie. Całego sajta widzę. Jest. A ty tam stałeś na tyle, no tak się że stał. No. O kurde, kogoś tu widziałem. No ja myślałem, że nie zauważył. To ty chciałeś takiego Sparklesa zrobić? Nie. O, jest. Ej, ale czemu ty masz nick? Aha, bo to jest team łódzkie, tak? Czyli... Nie, tak jakby jesteś z łódzkiego województwa, nie, czy to... Nie, to taki name tak w... Aha, ja tu już myślałem, że wiesz, że ty mnie oszukujesz. Aha, to... No i ty wiesz, tutaj. O kurde. A w ogóle długo tak grasz dziennie na kompie? Tak ile godzin? Ciężko powiedzieć. Wow. Zależy ile sprawdzianów, no. Nie, tak jak to zależy. Kurde, ja tu jak takimi tajemniczymi przejściami idę. Znaczy nie, no dobra, nie będę oszukiwał. Po prostu idę sobie konektorem i tyle. W ogóle na tej mapie to dobrze w hide and seeka w ogóle grać, bo ta mapa jest taka rozbudowana. No, bardzo. To przejście. A teraz ile masz na przykład FPS-ów? Muszę wyłączyć komentarz. No to włącz, wiesz, jak będziesz AFK przez te 5 sekund, to mi to naprawdę da duże przewagi, także no. 201, dokładnie. 201? O kurde. Sporo, jak na taką mapkę, to sporo, sporo. Dziwna liczba. Wiedziałam, dobra, spróbuję z igielka. O kurde. A właśnie, słuchajcie, jeśli chcecie, żeby jutro też był filmik, to fajnie było, gdybyście teraz zasubskrybowali ten kanał i zostawili przede wszystkim łapkę w górę, bo to bardzo motywuje. A to co tylko, nie wiem ile, no, max 3 kliknięcia, 4, jeśli po prostu macie zepsutą myszkę, która sama wam klika. Co mówisz, bo tak się skupiłem. Czy polecasz subskrybować mój kanał, czy tak, no, czy sam nie subskrybujesz? No, nie no, spoko, no kanał, spoko. Dziękuję bardzo, także widzicie, warto, warto, dobra, widziałem, słyszałem tutaj kogoś. Co to za jakieś ninja defuzy? No i takie zdążę. Ja... Uff, kurde. Jaki masz telefon w ogóle? Bo widziałem tak wibracje, tak coś czuję. Samsung Galaxy S8. Nie, o kurde! O tu nie ma tego, no właśnie. Czego? Powiedz, bo... Nie, ja tego takie... Na midzie jest takie. Na midzie? O kurde! Ja się chyba z tobą minąłem w ogóle. Co ty plantujesz bombę? Kurde. Ale z Spitfire'em wyszedłem. Dobra, słuchaj, jakbyś miał na przykład ocenić tak poziom moich filmów w skali od 1 do 10, jaką byś skalę dał. Ale wiesz, nie że coś, że teraz nagrywam, więc musisz dać te plus te 9, tak, żeby nie było mi przykro, tylko tak szczerze, nie? Tak jak najbardziej szczerze. Nie wiem, no. 7 plus normalnie. O, no bardzo mi miło. Kiedy siedział na kanale 24 godziny i będę patrzył, że nie bardzo. Ale wiesz co, ostatnio robiłem takie statystyki. To statystycznie udaje mi się, znaczy wrzucam na YouTubie 1 z 5 nagranych odcinków. Także to jest mój pierwszy odcinek. Także jest ile, no 20% szans, że go wrzucę. Ja to jestem dobry z matmy ogólnie. No, bo zawsze jest coś takiego, że jak przegram, to go nie wrzucam, nie? Jak... To teraz bany hop moją nową kostkę. Są. Kurde, no. No kurde, to już się przestaje robić śmieszne, bo ja wygrywałem, było wszystko fajnie. Ale nie, w sumie to dobrze, bo odcinek będzie trwał plus 10 minut. No. A ty jako youtuber powinieneś wiedzieć, co to znaczy. Tak. Kurde, no. Miało skończyć się na... A wiem, gdzie ty jesteś, ty pewnie jesteś na B. Na takim tym przejściu, ja też go właśnie widziałem. Się nie wiem, bo... Nie wiem, gdzie iść, bo to są tam. Wiem, gdzie ty jesteś. O kurde. Dobra, ja mam teraz taki sam pomysł, jak wcześniej ze skołcikiem. Dobry pomysł. Przy okazji Mateusz bawi i uczy. Jak widzicie, jak strzelać fajnie no scope, macie teraz poradnik na ekranie. Sieć, aha. To ja wiem, gdzie jesteś.
Jakbyś to ty nagrywał, to bym powiedział, że to był noscope. No ale no niestety, ja to nagrywam, więc... Ale wiesz co, zauważyłem u ciebie, że jest taka, nie wiem, regularność, że chodzisz tak AB. Wcale nie było dwa razy na obraz. A no, w sumie, nie wiem. Ja mam to taką chorobę. Jak to się nazywa? Zapomniałem, jak ona się nazywa, ale nie chodzi o to, że człowiek nie pamięta. O, wiem, skleroza, przypomniałem się właśnie. Ja mam tylko wtedy, jak mam pozmywać naczynia i ten. I posprzątać pokój. A i jeszcze lekcję odrobić, to tylko wtedy ją mam. Jakaś taka dziwna choroba, no kurde. O nie, no nie tych problem chciałem. O! O kurde! Ty masz do każdej broni skina. No teoretycznie tak. No i 20 zł. Ojojoj. Kupowałem coś... wszystkie skiny za 50 groszy, więc co za dupę. Aha, o kurde, ja sobie wpisałem 10 HP teraz. Jest. Dobra. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Ty możesz się pożegnać. No, dziękuję, dostąpisz teraz ten zaszczyt. No, fajnie. Dobra, to dzięki za meczyk. No, fajny mecz był. No, ja tylko dodam, że miałem urzaka w tym meczyku. Cię pozdro. No. Aha, fajna reakcja. Ale nie, no domyślałem się, że miałem ulhaka, bo sobie po prostu grałem ulhaka. Nie, bo serwerowy. Aha. Znaczy nie, no tak myślałeś, że rzeczywiście tak dobrze gram, czy podejrzewałeś coś, że miałem ulhaka? Ja różnica. Nie wiem, nie posadzę ludzi o shitty, nie wiem, się o tym. Aha. No dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, możecie stawić łapeczkę w górę, subika na kanale. No to była jedna z najdziwniejszych reakcji na Warhaka, jaką miałem. Już Bog zareagował tak bardziej inaczej. No także jestem oryginalny człowiek. No dokładnie tak, dobra, także to na tyle. Widzimy się być może jutro, do zobaczenia, trzymajcie się, siema.